Że ucierpieli w ostatnim meczu w Zielonej Górze, który Anwil wygrał 83-79. Matthews także w tamtym meczu odniósł kontuzję kostki, ale to również przeszłość. Olesiński, zawodnik na pozycji 4. No myślę, że w obliczu kontuzji Szewczyka może będzie potrzebny nieco w większym wymiarze. No a Matthews, na pewno dla niego to jest Stal Ostrów na 9. Matthews atakuje Younga i ładnie trafia. Z pół dystansu także nawet za 3 punkty wyróżniają go na tle graczy. Na pewno w naszej lidze. Tymczasem Matthews, Johna Matthews po raz trzeci. I na 9 ucieka ponownie Stal Ostrów. I obrona match-up, obrona strefowa z dochodzeniem do swoich graczy w wykonaniu zespołu Stali, ale świetną odpowiedzią na to jest rzut. Razem wyskoczył spod zasłony, tak żeby uniemożliwić rzut. Ale jest bardzo daleka teraz Johna Matthews. Jego popis otrzyma tutaj w grze drużyna Anwilu Włocławek. Przerwa dla trenera Igora Milicicza jeszcze przed końcem tej kwarty. Patrzę tu na Łukasza Frockiewicza. Przebiegł się kilka razy z dużą intensywnością. Teraz oparł ręce na kolanach. Ledwie tutaj trzyma się na nogach. 15 punktów Kobiego Simonsa zwraca tutaj uwagę. Mimo, że nie ma żadnej asysty zawodnik na pozycji rozgrywającego. A Matthews teraz na chwilę tylko potknął się Simons. Do końca jest z sobą na pewno. Ostatnie mecze były znakomite. Ostatnie półtora miesiąca to był popis Bela, kiedy Dykesa nie było w składzie. Matthews! Jak zatrzymać takiego gracza? Świetnym zawodnikiem w poprzednim sezonie mistrzowskim. Teraz podpisał kontrakt też w Eurolidze w Armani Mediolan. Po pół sezonu we Włoszech. Teraz za 2 punkty. Każdy szuka najbliższego gracza. I teraz w ten sposób broni właśnie Stal Ostrów. Matthews po koźle. Za 3 punkty. To będzie mecz do końca. Jeszcze raz Matthews teraz pod kosz i też. Znowu remis we Włocławku. Johna Matthews przeciwko Florence'owi, ależ pewność siebie. No ale to także Stal wróciła do Younga. Matthews znowu, świetne przyspieszenie. A także w Warszawie z Legią i w Stargardzie ze Spójnią. Matthews sam do końca, 35 na jego liczniku. Pressing Stali, że pobawić się z publicznością we Włocławku. On im daje energię, oni jemu. Matthews, jeszcze jedna trójka, tak jest! Na koniec akcji Johna Matthews w takim meczu na szczycie zdobywa 38 punktów.